Także dziś mieliśmy okazję słuchać fragmentu kolejnego listu do Hebrajczyków. Właściwie dopiero dziś mogliśmy się dowiedzieć, co dzieje się u tych, do których ten list jest skierowany. Zwykle, jeżeli czytamy listy świętego Pawła, to na początku jest pozdrowienie tych, do których pisze święty Paweł. Także i pozdrawia w imieniu tych, którzy razem z nim przebywają. A cały list do Hebrajczyków zaczynał się od wspaniałego hymnu. Dopiero dziś mogliśmy usłyszeć, jakiego to rodzaju doświadczenia, cierpienia doznali ci, do których jest ten list pisany. Najpierw więc musieli, tak jak my, wsłuchać się bardzo długi wywód o posłaniu Jezusa, Syna Bożego, o złożeniu jedynej ofiary zamiast tej, która codziennie jest powtarzana w świątyni. I przechodzimy do tej sytuacji, jaka jest, kiedy to Chrystus jest pośrednikiem między Ojcem a ludem, wstawia się za nami, a do nich skierowane jest dziś słowo zachęty, co mają czynić, jeżeli spotyka ich prześladowanie, jeżeli niektórzy spośród nich stracili bardzo wiele, jeżeli oni uczestniczyli także w tych prześladowaniach, które bardziej dotknęły innych. Oto jakie słowo zachęty i umocnienia daje autor tego listu. Nie wyzbywajcie się więc waszej ufności, która znajduje wielką odpłatę. Potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Bożej dostąpili spełnienia obietnicy. Wszystko, cośmy słyszeli i czytali o nadziei, o obietnicy, o tym, co Jezus uczynił dla naszego zbawienia, z tego wypływają wnioski odnośnie tego, trzeba wytrwać, trzeba trzymać się tej nadziei, trzeba ufnie spodziewać się wybawienia i pomocy ze strony tego, który nas wybawił od tego, co najgorsze. W tym momencie przywołuje autor fragment z proroka Izajasza. Słuchajmy się dobrze w te słowa, ponieważ one są wykorzystywane także i w innych miejscach. Te słowa w pierwszym miejscu proroka Izajasza odnoszone są do Jezusa. Spróbujmy zobaczyć w tych słowach, jak one spełniają się na Jezusie. Jeszcze bowiem krótko, bardzo krótka chwila i przyjdzie ten, który ma nadejść i nie spóźni się. A mój sprawiedliwy dzięki wierze żyć będzie. Jeśli się cofnie, nie znajdzie dusza moja w nim upodobania. Tak pisał Izajasz kilka wieków przed przyjściem Chrystusa, przed Jego śmiercią i przed Jego zmartwychwstaniem. W tym tekście cytowanym po grecku występuje piękny tytuł Chrystusa, rzadko używany w Kościele. Ho erchomenos, to ten, który przychodzi, ten, który ciągle przychodzi. Z Apokalipsy dowiadujemy się, że ten ho erchomenos, ale także z listu świętego Pawła, to ten, który przychodzi z pomocą. Ten, który przychodzi, aby ratować, albo interweniować na korzyść tych, którzy w Niego wierzą. Ten, który ma nadejść, nie spóźni się. I prorok zapowiada, że mój sprawiedliwy, a nie ma większego sprawiedliwego niż Syn Boży, który wziął na siebie za brak winy i grzechu, grzechy nas wszystkich. A mój sprawiedliwy dzięki wierze, ale też wierności, żyć będzie. To się odnosi do Jezusa. Dalsze słowa są skierowane już do tych, którzy się mogą chwiać w tej swojej wierności. Jeśli by się cofnął, nie znajdzie dusza moja w nim upodobania. Po tych słowach Izajasza dalej autor listu do Hebrajczyków zachęca. My zaś nie należymy do odstępców, którzy idą na zatracenie, ale do wiernych, tych, którzy trzymają się wiary, wyznawają wiarę i spodziewają się wypełnienia wiary, ale do wiernych, którzy zbawiają swoje dusze. Wytrwałość to jest jedna z ważniejszych cech, postaw, cnót potrzebnych temu, który wierzy. Nie idzie bowiem o to, ażeby w jednym momencie uwierzyć, żeby w jakimś momencie okazać heroiczność, ale potrzebna jest codzienna wytrwałość w
pokusach, w trudnościach, przeciwnościach, prześladowaniach. To wytrwały w wierze i w prześladowaniach będzie zbawiony. Tak moglibyśmy powtórzyć za myślą autora listu do Hebrajczyków. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech.